Jak czytamy na Facebooku Koala Rescue Eku Island Inc., koala został znaleziony przykręcony do słupa przy pomocy śrub budowlanych. Nie wiadomo, czy był martwy wcześniej, czy zmarł w wyniku odniesionych przez to ran. Do zdarzenia doszło w Bruloe Park Lookout, 140 km na północ od miasta Brisbane w stanie Queensland. Do posta dodano także zdjęcie zwierzaka. Policja prowadzi już dochodzenie w tej sprawie, przekazał w rozmowie z agencją Reutera starszy sierżant Pierre Senecal z pobliskiego Kenilworth. Teraz Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt przeprowadzić ma również sekcję zwłok misia w celu ustalenia przyczyny zgonu. Według prawa Queensland, okrucieństwo wobec zwierząt może nieść za sobą karę maksymalnie 7 lat więzienia lub grzywny w wysokości 200 tysięcy dolarów. Koala w Australii określany jest jako gatunek narażony na niebezpieczeństwo i jest chroniony, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2012 roku. Według szacunków na wolności jest mniej niż 100 tysięcy koali.